bez zbędnego pieprzenia. Włączamy Spidey Signal i zabieramy się za spoilerową recenzję Spider-Man Homecoming. Jest mnóstwo do gadania, więc nie ma na co czekać. What are you hiding, Peter? I'm just kidding, I don't care. Bye. Nowy Spider-Man już zarobił krocie w Stanach Zjednoczonych, już przebił Transformery, już zakłada się, że zarobi znacznie, znacznie więcej hajsu niż którykolwiek zarówno z Sony, jak i z Marvela przewidywał, więc Kevin Feige zaciera rączki i oczywiście plan na kolejne filmy nagle rośnie, już pewnie będzie plan na 30 filmów, a nie na tylko 5, na które podpisał umowę Tom Holland. Ale czy ten hajs przekłada się na wynik? Mieliśmy przecież Transformery, które zarabiały ogromny hajs, ale Transformers 5, patrzcie, możliwe, że nie będzie szóstki, bo możliwe, że nie zarobi wystarczająco na świecie. Zarobił już bardzo, bardzo mało. Zarobił już mniej niż Spider-Man w ciągu 3-4 dni. Transformery w 3 tygodnie tyle nie zarobiły. Wow, da się. Nie wiem, czy ktoś tam ruszył po rozum do głowy, czy co się stało, ale cieszmy się, halleluja. Zatem, nie widzieliście mojej bezspoilerowej recenzji, ponieważ nagrałem jakiś Uberner, który wyrwał się z mojego alter ego, albo z mojej piwnicy wewnętrznej w serduszku. Zatem wiecie tylko tyle, że film mi się podobał. Nie ma co ukrywać, naprawdę bawiłem się w kinie świetnie, ale wyszedłem i miałem straszny problem, ponieważ zgodnie z Radkiem stwierdziliśmy, to jest dobry film, ale ciężko coś na jego temat powiedzieć, bo kurczę, no jest dobry, jest okej, ale nie jest genialny, nie jest beznadziejny. Więc gdzie tutaj zabrać się za mięch, jak zacząć to analizować? Ale z każdym dniem ja coraz więcej zauważyłem elementów, o których chciałem z wami pogadać. Więc teraz zabieramy się za nie. Zacznijmy od Vulture'a, zacznijmy od Villainu w tym filmie. Michael Keaton. He has a very intense malevolence to him, which is really, really scary. Don't mess with me, because I will kill you. Jak pamiętacie, było dużo krzyku przed filmem, że będzie wielu Villainów, że będzie za dużo, bo będzie i Shocker, będzie właśnie i Vulture, i The Tinker się pojawi. Ktoś tutaj zaczął gadać o tym, że może pojawi się Scorpion, Bad Garland, więc obawiano się, że będzie za dużo Villainów, podobnie jak chociażby Spider-Man 3 albo Amazing Spider-Man 2, a nie będzie czasu, żebyśmy ich zrozumieli, żebyśmy ich poczuli, żeby tutaj w ogóle była jakaś relacja między nimi czy cokolwiek. I co? Okazało się, że po pierwsze, jest tak naprawdę jeden villain i to tak naprawdę ten jeden villain też nie jest najważniejszy. Vulture grany przez Michaela Keatona, a reszta jest, bo jest. Jest tak zwany name dropping troszeczkę, ale nie są ani jako Rhino, że są tylko po to, żeby pokrzyczeć, żeby się pojawić na samym początku i na końcu filmu, ani też nie są tylko po to, żeby tak tylko się pojawić, jak na przykład Amazing Spider-Man 2 pojawia się Doktor Octopus. Nie, oni są po prostu bardzo ładnie, naturalnie wkleceni. Shocker i Shocker 2, bo mamy, spoiler alert, mamy dwóch Shockerów, jeden troszeczkę szybko ginie, jest idealny właściwie, nie jest super złoczyńcą, jest członkiem bandy i jego działalność, jego relacja ze Spider-Manem praktycznie nie istnieje w pewnym sensie. On jest mięśniakiem od wykonywania swojej roboty i tyle. Najważniejszy jest ten Vulture. I tutaj to, co zrobiono w Spider-Manie, jest dla mnie genialnym rozwiązaniem. Bo to, że Marvel ma gównianych villainów, to już wiemy o tym, a tutaj postanowiono nie robić klasycznego villaina. Po pierwsze, odsunąć go troszeczkę na bok, ponieważ najważniejsza będzie relacja Petera w szkole i jego próba oswojenia się z mocami, ale inaczej niż do tej pory mieliśmy. Do tej pory mieliśmy Spider-Mana, który naprawdę radzi sobie z tym, że jest super bohaterem, potrafi sobie z Octopusem naprawdę, potrafi zatrzymać pędzący pociąg i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle, no, ledwo trzymając się drzwi statku, uderza w śmietnik, samochodu, wpada w wodę i tak dalej. Jest widać nieporadny, on chce straszliwie, ale jeszcze nie miał się kiedy tego nauczyć. No co on, widzimy bardzo ładnie pokazane na początku, że nie miał kiedy się nauczyć. No co, uratował tutaj kolesia przed kradzieżą, właściwie uratował go, bo uratował mu rower, ale nie wie komu. I stopped the Grand Theft bicycle. Hey, could you do me a favor? Hold on to that. Is this anybody's bike? Taka cudowna mała rzecz, ale pokazuje, jak dużo roboty jeszcze jest przed Spider-Manem, nawet kiedy próbuje, kiedy wydawało się mogło, że robi coś dobrego. I w tym momencie Vulture
nie jest tutaj nawet jako przeciwnik, taki, którego my poznajemy, jest zły, chce zniszczyć świat i tak dalej. Nie! Jaka jest motywacja Vulture'a? On tylko chce zarobić hajs, żeby utrzymać swoją rodzinę. Oczywiście dlaczego? Swoją drogą, co jest moim zdaniem jedną z najfajniejszych rzeczy w tym filmie, jest to, że po raz kolejny winą za wszystko, co się dzieje złe, trzeba obarczyć Tony'ego Starka. The rich and the powerful, like Stark, they don't care about us. Dlaczego? Początek filmu mówi, że oczywiście, że to firma tak naprawdę stworzona przez Tony'ego Starka, ta, która zajmuje się usuwaniem szkód, która ma jakiś tam oczywiście grancik otrzymuje i tak dalej, ona sprząta, ona powoduje, że Vulture, czyli że Michael Keaton, traci pracę i dlatego on właściwie zabiera się za mszczenie. Czyli mamy Ultrona, czyli mamy Civil War'a, czyli mamy Iron Mana 2, czyli mamy Iron Mana 3. Właściwie każda sytuacja, Iron Mana 1 tak samo, każda sytuacja, gdzie jest ktoś zły, to można z góry zakładać, że odpowiedzialność bierze na siebie Tony Stark, bo on jest tutaj głównym twórcą wszystkich, którzy go nienawidzą i chcą przy okazji zniszczyć świat i którzy po prostu w wyniku jego działań stają się psychopatami, mordercami, Mickey Rourke'iem albo właśnie Ultronem. I tutaj mamy to samo. I dlatego Michael Keaton jako Vulture znakomicie się ten film wpasowuje. Bo nie mamy klasycznego superhero, który ratuje świat, więc i villain, który nie chce, gówno go obchodzi świat. Jego obchodzi hajs dla córki, hajs dla żony i tyle. Nawet nie ma, jego celem w ogóle nie jest zabijanie, co jest też pięknie pokazane. Zabija kogoś tak trochę przypadkiem, jest taki trochę... Ale to wciąż nie sprawi, że on się zmieni, ponieważ on ma cel, on ten cel będzie realizował krok po kroku po kroku. A że jakiś tam gnojek mu stanie na drodze, no to stanie mu na drodze. Vulture jest także świetnym prześmianiem jednego z ważnych elementów Spidermana, czyli tego, że on tak się ukrywa, ale tak wszyscy wiedzą, że to jest Peter Parker. Że jeżeli ratujesz wystarczająco dużo ludzi i gadasz z nimi, no to później jak zobaczą ciebie jako Peter Parkera i posłuchają, to mogą to wyłapać. You're the Spider-Man from YouTube. I'm not. You're on the ceiling. Fajnie, nie ma zabawy z Flasha, gdzie on zaczął wibrować swoim głosem. Dobre rozwiązanie. Nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, mechanicznego Batmana z Batman v Superman, który ma przełącznik, dzięki któremu głosik ma całkiem inny. Też fajne rozwiązanie. Tutaj po prostu powiedzieli wprost, no kurna, jeżeli ty tyle gadasz jako superbohater, tak dużo ze swoimi złoczyńcami i potem przypadkiem spotkają na ulicy i zaczniecie gadać, to mogą się rozpoznać, to nie są na tyle debilami, żeby tego nie skumali. I oczywiście Vulture kuma, o co chodzi. Zatem, jak widzicie, nie chcę nikogo zabijać właściwie, interesuje mnie tylko hajs dla rodzinki. Mogę się z tym człowiekiem utożsamiać, bo rozumiem, jak to jest stracić pracę, kombinować, w dodatku kombinować, by być dobrym w tym, co robię i jak najbardziej omijać właśnie, omijać wielki świat, omijać całe miasto, tylko trzymać się swojej dzielni i tak dalej. Więc jestem takim złoczyńcą, bardziej z przymusu, a jeżeli już trzeba kogoś załatwić, trzeba go załatwić tylko i wyłącznie dlatego, że on zagraża mojemu biznesowi. Co więcej, jak już poznajemy cudownie w scenie po napisach, jest pewien szacunek dla Petera za to, że dbało o jego, o córkę Vulture'a, za to, że uratował mu życie tak naprawdę, co też cudownie podkreśla charakter Spidermana i wydaje mi się, że teraz możemy do tego przejść. Więc Vulture przede wszystkim to może być jedna z najfajniejszych czarnych postaci, czarnych charakterów w całym MCU, głównie dlatego, że udało się scenarzystowi, reżyserowi nie wepchnąć go w te tory, muszę zniszczyć świat, muszę dać komuś nauczkę, muszę się zemścić za coś. Nie, 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 ja po prostu zarabiam hajs, a że zarabiam będąc w kurtce, takim ładnym pierzem, maską i jestem sobie takim Vulture'em, no to no, 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 zdarza się, no, każdy ma taką pracę jaką ma. Don't mess with me, because I will kill you and everybody you love. Przechodzimy do Spidermana, bo wiadomo, Spidermanem film musi stać, bądź co bądź. I co? Po pierwsze, Tom Holland, znakomity. Ja nie mam nic do zarzucenia Tomowi Hollandowi, ale zauważyłem też łatwość, jaką on ma w odgrywaniu tej roli, ponieważ jego doświadczenia życiowe bardzo pasują do tego, co zostało wpisane w film. Bo w filmie mamy dzieciaka, mało doświadczonego, który tak, no, powiedzmy, w tym, co robi, czyli w ratowaniu, nie jest doświadczony, który nagle poznaje multimilionera, czyli Tony'ego Starka, nagle poznaje ten cały świat, wiesz, Kapitan Amerykę i tak dalej, i prawie się tym zachłysnął, więc jego relacja jest taka, tu jest taki role model dla mnie, ja będę próbował być taki jak on. A Tom Holland przed
Spider-Manem, to jest taki mało znany jeszcze młody aktor, który nagle poznaje Roberta Downey Jr., niezwykle nagradzanego, bogatego, multimilionera aktora. I ten Tom Holland też troszeczkę się pewnie zakłysnął poznaniem tego Tony'ego Starka, więc grając Spider-Mana, grając Petera Parkera, z łatwością mógł wczuć się w te same uczucia. Więc po pierwsze scenarzyści bardzo dobrze zdecydowali się, żeby ten Spider-Man był w tym liceum, czy też tam w gimnazjum, czy cokolwiek, żeby on był wciąż dzieciakiem i żeby on wciąż właśnie miał to zachłyśnięcie się superbohaterstwem. Tego nie było i ja się bardzo cieszę, że to jest, że to nie jest super, hiper pewny siebie Peter Parker, tylko to jest Peter Parker, który tak naprawdę ukrywa żartem to, że nie do końca wie, co robi. On po prostu, to jest jego mechanizm obronny niejako, żeby nie dać po sobie poznać, że on nie jest dobry w tym byciu superbohaterem, bo kiedy miał się nauczyć? No kurczę, ratował rowerek jakiś. I to jest jeden z ważniejszych elementów całego filmu, że ten Spider-Man, po pierwsze, patrzycie na niego, widzicie dzieciaka, słyszycie go w kostiumie, słyszycie dzieciaka, widzicie, jak się zachowuje w tym kostiumie, wciąż to jest dzieciak, który no uczy się, kurczę, ma znakomitą moc, jest szybki, silny i tak dalej, ale to jest troszeczkę tak, jakbyście wy zaraz po dostaniu prawa jazdy wsiedli do Ferrari. No kurna, no to jest, jeżeli będziecie jechać szybko, rozpieprzycie się od razu. Więc albo będziecie jechać bardzo powoli, albo będziecie udawać, że właśnie łokieć pójdzie na bok, rączka pójdzie sobie ładnie na bok, kurna, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, jesteśmy, po prawej stronie siedzimy, łokieć pójdzie na bok, będziecie sobie hej, dziewczynki i tak dalej, ale będziecie jechać 20 na godzinę, bo trzeba będzie trochę udawać, trochę pozować, że umiecie robić coś lepiej niż faktycznie. I tutaj to bardzo ładnie działa do Petera Parkera. Ja uwielbiam takiego Petera Parkera właśnie, choć nie oszukujmy się, jeżeli jesteś fanem komiksów, bliżej mu do Milesa Moralesa. Który to będzie inny temat już, Miles Morales w MCU. Just don't do anything stupid. I got this. All right? Yeah. Zatem mamy to, że jest młody, jest cudownie właśnie niedoświadczony i Tom Holland wypada w tej roli znakomicie. A po drugie, moim zdaniem udało się Kevinowi Feige przepchnąć temat, który bardzo wiarygodnie uzasadnia, dlaczego Peter Parker nie należy do tego wielkiego świata MCU i możliwe, że nie będzie należał nawet po następnych filmach. To jest teoria moja własna, którą gdzieś tam sobie obgadam, ale widzimy tutaj, że mamy kolesia, który się czegoś uczy, który jest na początku buńczuczny, właśnie jeździ tym swoim Ferrari, ale dzięki doświadczeniom w filmie, on w pewnym momencie mówi, kurna, stop, dobra, wiesz co, Ferrari niech sobie postoi w garażu, ja teraz wezmę mojego Wartburga. I w tym Wartburgu się troszeczkę poprzebijam. Fiestę z 95, bo w Fieście nic mi się nie stanie, a nawet jak porysuję, to znowu nic się nie stanie. Jak już będę czuł się dobrze, no to ja wrócę sobie do tego mojego Ferrari, bo ono nie ucieknie bądź co bądź, a ja będę tylko lepszym kierowcą. I dla mnie tutaj to jest dokładnie ta sama właściwie droga, tylko pokazana u nastolatka, który uczy się swojej odpowiedzialności. Więc Spider-Man znakomity, ponieważ młody faktycznie, ponieważ potrafiący zagrać niedoświadczonego dzieciaka, który zachłysnął się tym, co nagle ma i po prostu jest troszeczkę tak, że jest tak dużo tego wszystkiego wokół mnie, że nie mam pojęcia, co robić, bo i to odgrywa znakomicie i dzięki temu ta jego odwaga wydaje się dużo bardziej prawdopodobna, dużo bardziej taka relatable. Ja dużo łatwiej mi go zrozumieć, kiedy on próbuje ten samolot jakoś tak nakierować, żeby nie rozwalił miasta, tylko rozbił się gdzieś z boku, kiedy on mówi, I can do it, i on sam musi się buzować niejako, ponieważ on jest tak bardzo niepewny siebie, niż Tobey Maguire'a, który łapie jakieś tam spadające samochody, czy Garfielda, który znowuż tam ratuje cały świat przed zostaniem bandą krokodylojaszczur. Don't make me have to hurt you! Ale przejdźmy do samego filmu, bo tutaj chciałem powiedzieć o trzech przynajmniej rzeczach, które są ważne. Pierwsze moje pytanie po seansie było, czy ja będę cytował ten film. Bo wiecie, bo jednak Spidermana sama Raimiego cytuję wciąż, it's BC Spider, właściwie każdą minę Willema Dafoe staram się powtórzyć, czy tam stawanie dziwne nad leżącym i związanym Spidermanem, z Andrew Garfielda nie cytuję nic, ale uwielbiam z jak lata na przykład, więc to mi się bardzo podoba. I było pytanie, czy ten film będzie taki właśnie popkulturowo zakorzeniony, że ja będę, on się łatwo zakorzeni i będę mógł tak po prostu w pamięci rzucać tekstami. I wydaje mi się, że może nie, ale za to będę pamiętał mnóstwo scen. Jest mnóstwo scen,
które są znakomite także długodystansowo. Scena, właściwie prawie każda scena z Gunket, czyli ona się nie pamięta jak nazywa, dla mnie on zawsze będzie Gunket znowu, Miles Morales, forever, ponieważ jest ten jego kolega nerd, który jest man in the chair, który znowu tak idealnie pasuje do każdego z nas, który się, będąc nastolatkiem, dowiedział się, że ma kumpla, który ma super moce. Ja nie mam żadnych super mocy, ten kumpel potrafi robić różne rzeczy, ja chcę mu w jakiś sposób pomóc. Co ja mogę kurna zrobić? No co, nie będę super szybko biegał, nie będę mu, nie wiem, coś tam robił. No ja mogę pomóc mu tylko tym, co potrafię. No powiedzmy, no jesteśmy w XXI wieku, znam się na komputerach, jedyna rzecz. Dzięki temu jestem pomocnikiem, jestem takim sidekickiem, ale ja uczestniczę w byciu superbohaterem. Nawet mogę sobie tą maskę założyć, co robi cudownie w jednej scenie. Więc Gunka jest tutaj możliwe, że jedną z najfajniejszych postaci drugoplanowych, poza MJ, która jest jeszcze lepsza, bo prawdopodobnie to jest najlepiej napisana kobieca postać w historii filmów MCU, a tych filmów mamy już kilkanaście. Po pierwsze, nie ma żadnego elementu love interest, ona nie jest zajarana Peterem i nie rozmawia z drugą dziewczyną. Wiesz, Peter tak ładnie teraz napiął pośladki, ojojoj. Nie ma czegoś takiego. Rozmawia z facetami, rozmawia z babkami na tematy, no tutaj szkoła, tu jakiś konkurs, tu czegoś nienawidzę, tu coś tam, więc jest bardzo trójwymiarowa. Nie musi być zainteresowana głównym bohaterem i ja ją znowu, ja ją także rozumiem jako taką angsty nastolatkę, która jest będzie udawać, że jest cool poprzez udawanie, że wszystko jest lame. I swoją drogą, tutaj muszę zrobić małą dygresję od dygresji od dygresji, ten Spider-Man i film, który moim zdaniem na świecie może zarobić 1,5 miliarda dolarów, przyniósł mi możliwe, że najbardziej progresywną scenę w historii filmów popularnych, czy szczególnie już filmów o superbohaterach. Bo mamy tutaj żart, szybki bo szybki, o tym jak to żart, jak to tekst, jak to nauczyciel mówi, oglądajmy tutaj Kapitol jesteśmy i oglądamy oczywiście Washington Monument. I ona mówi, jako czarnoskóra dziewczyna, że ona tego nie chce oglądać, no bo nie bardzo jarają rzeczy zniesione rękoma niewolników. Na co nauczyciel oczywiście próbuje być, no nie, i obraca się i widzi ochroniarza, który tylko kiwa głową i to jest szybciutkie, ale mamy w filmie z 2017 roku powiedzianie, przypomnienie nagle o tym, że właściwie cały Waszyngton został stworzony rękoma niewolników, przymusową pracą, śmiercią setek, jak nie tysięcy, prawdopodobnie tylko setek niewolników, którzy bez których nie mielibyśmy tej ostoi wolności. I taki tekst pojawia się w filmie marvelowskim, który można powiedzieć, no kurwa, co go interesuje polityka, a oni ci je takim żartem. Najlepsza, dla mnie najlepsza scena filmu, pierwsze wszystkie inne, ponieważ w życiu bym się nie spodziewał, że będą mieli na tyle jaj, by powiedzieć o tym, by przypomnieć o takim niby oczywistym fakcie, Waszyngton zbudowali czarni niewolnicy dla białych ludzi. Kiedy jeszcze nie było w ogóle mowy o tym, że będziemy mieli jakiekolwiek równe prawa, już mówiąc o tym, że będą obywatelami, a nawet ludźmi, a nie 3/5 człowieka zgodnie z konstytucją. Zostało jeszcze kilka elementów, które chciałem powiedzieć, które decydują o tym, że ten film jest tak fajny. To nie jest majstersztyk, to nie jest znakomity film, ale to jest na pewno dobry, może nawet bardzo dobry film, a już superhero to na pewno bardzo dobry film. Jednym z nich jest zabieg kolejny Marvela, który bawi się i mówi, okej, to udajemy kino gatunkowe, ale superhero. I tutaj jest udajemy high school comedy, ale superhero, dzięki czemu wpychamy te dzieciaki do szkoły i pozwalamy im gadać ze sobą, bawić się, złośliwości sobie jakieś rzucać. Właśnie update'ujemy tą szkołę, która była w Spider-Manie 1 Raimiego tak bardzo nierealistyczna, tak bardzo nierealistyczna w Amazing Spider-Man, a tutaj mamy ziomka bogatego, który właśnie, typowy Flash, taki, który by napierdzielał, bo jest mięśniakiem, to jest idiotyzm w XXI wieku. Cudownie to pokazał swoją drogą kilka lat temu 22 Jump Street, gdzie Channing Tatum, gdzie trafiają do jakiejś tam szkółki, jako jock, jako właśnie mięśniak, jest loserem. Nikt nie chce się z nim bawić niejako, nie jest wcale najfajniejszym, najpopularniejszym, tylko właśnie gruby Jonah Hill nerd, ponieważ zmieniły się czasy, ludzie, więc trzeba też zmieniać postaci. I dlatego swoją drogą Flash, który jest geekiem bogatych rodziców, ma i dlatego disuje sobie ludzi, dlatego mówi Penis Parker i tak dalej, idealnie pasuje do tego świata, ponieważ no kurna, gdyby w tym momencie mielibyśmy jakąś bójkę szkolną, no to ten dzieciak by wyleciał z ekskluzywnej szkoły, tak,
Co on by robił w szkole, która przyjmuje dzieciaki tylko takie bardziej, nazwijmy to, uzdolnione i pewnie na grancie leci sobie tam Peter Parker. Nie ma szans kompletnie. I w ogóle cały ten background niejako szkolny idealnie działa nam. Bo znowuż, zamiast zastanawiać się, kogo uratuje Spider-Man teraz, on, ten wielki superbohater, my głównie spędzamy czas właśnie poznając jego perypetie szkolne i znowu mamy taki malutki ark od momentu jestem superbohaterem, więc nie muszę chodzić do szkoły, do zrozumienia, kurna, nie jestem aż tak dobry w tym byciu superbohaterem, mogę, kurna, zginąć i to naprawdę mogę zginąć, więc może ja lepiej zostanę w tej szkole i się douczę bycia superbohaterem i douczę siebie jako człowieka, bo nauczę się być lepszym nastolatkiem, lepszym, dojrzałym facetem. Znowu, ta szkoła działa tutaj znakomicie i nie nudzisz się oglądając tych fragmentów. Włączę sobie fragmenty ze Spidermana, Amazing i Raimiego i popatrzcie na to, co się dzieje w szkole, jak bardzo beznadziejnie zestarzały się te fragmenty. Jak ciężko się ogląda sceny na boisku teoretycznie szkolnym, czy też tam w hali z Amazing Spidermana, a to jest zaledwie kilka lat temu. Na sam koniec zostawiłem ostatni element, czyli to, co teoretycznie każdy geek, czy ten uber nerd we mnie by pytał się najważniejsze. Ile jest odniesień komiksowych, bla, 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 bla. Ja wam powiem w ten sposób. Jako fan komiksowy zauważyłem kilka, może nie za dużo, ale właśnie moim zdaniem było tutaj niezwykła równowaga. Ponieważ dostaliśmy jeden z najbardziej ikonicznych ujęć, gdzie Spider-Man musi się podnieść z gruzu, jeszcze z czasów Stana Lee. Dostaliśmy naigrywanie się ze Spider-Mana, który wisi do góry nogami i prawie całuje się z kimś tam się całuje, czyli naigrywanie się ze sceny ze Spider-Mana 1, tak, z jeden z tego słynnego pocałunku. Dostaliśmy odniesienia komiksowe do Milesa Moralesa, właściwie poznając jego wujka, który został wprowadzony do Tinkerera, do Skorpiona. Pojawiają się czasem ujęcia, które też nawiązują do pewnych okładek, czy tam do pewnych postaci komiksowych, ale nie ma tego za dużo. Osoba, która nie czytała komiksów, która nie oglądała filmów, odnajdzie się znakomicie w tym Spider-Manie, bo nie będzie potrzebowała niczego. Po drugie, nie mamy tu tego, co zawsze irytuje, ja już to zauważyłem w niektórych filmach fanów takich, nazwijmy to, casualowych, że za dużo wpychania tu innych Avengerów, którzy muszą wystąpić, muszą mieć swoje cameo. Tak jak na przykład mieliśmy cameo Falcona w Ant-Manie na przykład. No, że mówię, Jezus Maria, po jaką cholerę to cameo? Oczywiście to ma sens długoterminowo, ale często psuje charakter filmu. Tak samo w Batman i Superman mieliśmy nie wiadomo po co wszystkich członków Justice League. Już zobaczyliśmy, po jaką cholerę, tylko po to, żeby nakręcić kolejne filmy. Tutaj Iron Man występuje tyle, ile w zwiastunach, jest go mało i każda jego scena jest uzasadniona. Przejęcie roli wujka Bena znakomite. W dodatku pozwala nam bawić się także, poznawać jeszcze bardziej samego Tony'ego Starka, który moim zdaniem powolutku, ja nie wiem ile on filmów jeszcze zagra, ale powolutku on chyba przeżył każdy możliwy story arc, bo był i ojcem, i człowiekiem z kompleksem odpowiedzialności, i miał problemy związane z tym, że wyleciał w kosmos i prawie umarł i tak dalej. Więc on już prawdopodobnie powolutku sobie ładnie zasługuje na emeryturę i wydaje mi się, że MCU go tak przygotowuje. Nie wiem, co będzie Infinity War czy później. Mam nadzieję, że Infinity War, bo chcę, żeby ktoś inny przejął jego rolę, ale jeżeli już ten Tony Stark nam odejdzie na emeryturę, to ja się będę z tego cieszył, ponieważ dostałem wszystko, co tylko mogłem z jego charakteru. What if somebody had died? I was just trying to be like you. I wanted you to be better. I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Mógłbym jeszcze troszeczkę pogadać o Spider-Manie, ale przyznam się szczerze, że to jest pół godziny już ponad nagrane. Jestem zmęczony, wy też pewnie jesteście zmęczeni. Jest tutaj dużo rzeczy, które mi się strasznie podobało. Film oceniam bardzo pozytywnie i chcę go obejrzeć jeszcze raz. Właśnie dlatego, że ja się na nim nie nudziłem i że z czasem zaczęło mi się bardziej podobać. To jest ciekawe, że ja przede wszystkim mówię, okej, dzień później,
Tydzień później jestem na pozycji takiej, kurczę, ile tutaj było słodkich, uroczych, zabawnych scen. Scena z wujkiem Milesa Moralesa, jedna z najzabawniejszych w całym filmie. Ogólnie mnóstwo bardzo dobrego humoru, który jest właśnie, po pierwsze mamy dry humor high schoolowy, mamy humor nieudacznika, który próbuje być superbohaterem, mamy relacje ojcowskie z Tonym Starkiem i mamy właściwie odpowiednią ilość superbohaterzenia. Jeżeli miałbym na coś narzekać, to bym powiedział, o Jezu, klimaks przewidywalny, walka końcowa mało twórcza, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy na to szedłem idąc do kina. Ja tutaj nie dostanę większej epickości niż w Spider-Manie 2 walka z Moliną, z Octopusem. Zresztą dwie walki, a nawet trzy walki, każda z nich bardziej epicka od kolejnej. Nie dostanę tutaj takiego wow, bo też nie o to twórcom chodziło. Twórcom chodziło, żeby nasz bohater przeszedł drogę, żebyśmy skumali, dlaczego ten dzieciak nie będzie się pchał do każdego filmu z kolejnymi Avengerami. A jednocześnie, dlaczego ma sens to, że to się będzie dziać w jakimś takim małym świadku tutaj w Queens, on się będzie rozwijał i ja będę się z nim utożsamiał, bo będę młodym nastolatkiem, który też tak naprawdę mam swoje wielkie marzenia, ale w zderzeniu z rzeczywistością często to jest... Więc bardzo fajny film, jeżeli możecie, wybierajcie się, dajcie mi znać, jakie są wasze ulubione sceny, co wam zapadło w pamięci, co wam przeszkadzało, czy kupiliście Toma Hollanda, czy uważacie, że nie było za dużo, za mało Tonego Starka i mam nadzieję, że zobaczymy się może kiedyś na kolejnym seansie Spider-Man Homecoming, ponieważ ja przynajmniej jeszcze raz, a może nawet dwa do kina się wybiorę. Na razie.